Miałem jeszcze dzisiaj nie nagrywać, bo no już sporo zrobiłem, sporo zaprojektowałem, ale mało wykonałem. No w sumie, co my tu będziemy mieli? Zobaczcie, kolejny wzmacniaczek. Tak się będzie prezentował. Mam nadzieję, że wepchnę tu wszystko razem z zasilaczem. Tu jest już zamontowana końcówka mocy 2x40 W. Z tyłu będzie wyglądać to w ten sposób. I lampki będą wyprowadzone na wierzch. Tu już jest płytka do preampu. Tutaj będą lampki EF80. A tu jeszcze z przodu będzie oczko magiczne EM80. I teraz tak, modulik do włączania standby i do sterowania z pilota już wykonałem, właśnie polakierowany sechnie. Tu jest moduł, którego tutaj pewnie nie użyję, bo to jest moduł stereofoniczny na dwie lampy EM80, też właśnie z polakierowanej sechnie. Na dwa takie magiczne oczka. To jest modulik taki z wejścia liniowego, znaczy z wejścia na końcówkę, za preampem on będzie podłączony. Dwa tranzystory, które tam stabilizator 30 V, standardowy układ, tak żeby minusowym napięciem sterować lampę EM80. Teraz tak, tutaj jak już mówiłem, płyteczka jest zrobiona do preampu. Preamp będzie w ten sposób tak o tutaj przykręcony. Tu musimy jeszcze takie trafo, tutaj sobie mierzyłem je. Tutaj musimy je wepchnąć. Oprócz tego jeszcze drugie trafo do standby i do napięcia anodowego. To jest to malutkie trafo. Tu już też sobie przemierzyłem, zrobiłem, że mam 250 V, muszę mieć anodowego, żeby oczko ładnie świeciło. A tu, bo na początku miało być, że w oddzielnej obudowie zasilacz, a w oddzielny wzmacniacz. I teraz tak, tutaj będzie regulacja balansu, niestety nie, bo nie mam dobrych potencjometrów, mam tylko dwa dosyć dobre potencjometry. Będzie balans i tutaj będzie wzmocnienie. Być może, że te gałeczki sobie zmienię na jakieś troszeczkę mniejsze, ewentualnie od balansu mniejsze, a tą zostawię. A w tej obudowie miał być zasilacz, ale może uda mi się wszystko wepchnąć tu. Ten modulik standby, on będzie zamontowany w inną płytkę od zasilacza w ten sposób, pionowo. I to będzie wszystko leżeć w ten tutaj, o, pod spodem. O, tutaj między radiatorami od końcówek mocy. Dodatkowo tutaj jeszcze musimy wepchnąć układ czasowego opóźnienia włączenia głośników i zabezpieczenia z bezpiecznikami na głośniki. Jeszcze jedna taka będzie płyteczka. Tylko szersza niż ta, co teraz tutaj pokazuję. Będzie zrobiona szersza, taka, żeby weszły mi tutaj bezpieczniki, czasóweczka, a może nawet i nie szersza, może i na tej bym zmieścił, ale to może i szersza zrobię. Wszystko będzie piętrowo pomontowane. No i teraz tak, te kondensatory muszą też tutaj wleźć na tą płyteczkę obok tego modułu standby. Ten standby ma już bezpiecznik i ja go zamontuję z tej strony w ten sposób, tak żeby był łatwy dostęp do bezpiecznika. O, i tutaj będą. No i oprócz tego właśnie te trafa. Tu jedno trafo małe, tu jedno większe. Mierzyłem, powinno się zmieścić. Mocy dużo może z tego trafa nie uzyskam, ale po prostu będzie wszystko w jednej obudowie. I o to mi właśnie chodziło, żeby zmieścić taki mały w jednej obudowie. Na górze tego wzmacniacza będzie to wyglądać w ten sposób, że będą wystawać od tego preampu, będą wystawać, tak jakby to był ten wzmacniacz, będą wystawać dwie lampeczki od preampów i magiczne oczko z przodu nad mniejszym tym zasilaczem. Na samej górze. Tu na wysokość wszystko mi po prostu idealnie powinno wejść, nie?
ten sposób będzie wyglądać wzmacniacz z trzema lampkami na wierzchu. Znaczy one będą wypuszczone tylko do połowy, nie całe, tylko będą niżej, nie? Po prostu tutaj dojdzie jeszcze podstawka, no to będzie gdzieś wystawać, no tyle tej lampy będzie wystawać, o tak o. Gdzieś tyle będzie wystawać. Trochę mi się zakurzyło tutaj, bo wziąłem te płyteczki. Dobra, niech sobie sechną te moduły, bo są polakierowane od tej strony. I to by był krótki taki początek. Początek prac już 2 dni minęło, jak siedzę nad tym wzmacniaczem. Spolerowałem te przody, zrobiłem nadruki. I prawdopodobnie będzie wszystko w jednym wzmacniaczu wykonane. Jak dobrze będzie wszystko tak jak ma być, to będę robił jeszcze kolejny ten i jeszcze jeden. No i zobaczymy, nie? Z tyłu tu troszeczkę inaczej to zmienię, bo te gniazda będą pod tymi zaraz, bo to jest wejście i wyjście. Tu nie będzie selektora, tylko wejście i wyjście za preampem, czyli będziemy mogli sobie użyć sam preamp lampowy bez stopnia mocy. Ale to jak już mamy stopień mocy, to dosyć mocny będzie stopień mocy w klasie A. Znaczy to będzie takie nie do końca A, to będzie klasa AB, ale tak jak tutaj mi podpowiedziano, żeby zrobić przynajmniej tak prąd spoczynkowy około 0,8 do 1 ampera. No i praktycznie on powinien przejść w klasę A. No zobaczymy, jak to w ogóle zagra, czy to nie wiem, czy jest sens grzać po prostu bez sensu. Ja wiem, że to inaczej gra w klasie A, bo sam składałem w klasie A i wiem, że to jest inny dźwięk niż w klasie AB. Zobaczymy. Jeśli będzie wszystko ok i nie będzie tutaj nadmiernych, po prostu być może mogą się okazać za małe te radiatory, bo to są tylko blachy te grubości tam 6-8 mm, a nie zmieszczę w tej obudowie nic większego, chyba żebym wyciągnął je na brzegi, tutaj zrobił duże radiatory. Jeśli tak będzie możliwość właśnie w klasie A, to i tak zrobię, nie? To przekładam tutaj trochę niżej, te wejścia i wyjścia będą, a tutaj w te miejsce będzie wchodził bezpiecznik od sieci i wyjście na przewód, ewentualnie wytnę na gniazdo takie jak komputerowe, nie? Na zasilanie na przewód, nie? Da się to jeszcze to przełożyć, tamte dziury, to nie ma co na to patrzeć. Tak to mniej więcej będzie wyglądać, także początek, coś już jest, no, wykonane, ale daleka droga, no. Robię sobie prezent pod choinkę, że tak powiem. Nie, no, zobaczymy. Być może będzie na sprzedaż, być może zostanie u mnie, chociaż już u mnie tutaj, tak szczerze, to lampowców się pozbyłem. Nawet nie mam tego swojego, nie? A te cudeńko, no zobaczymy, jak to zagra, nie? Pozdrawiam. Łapki do góry, jeśli się podoba wzmacniacz. Kolejny wypust ode mnie. Osoba prywatna, się nie sugerować, że tu jest logo. Jest logo, ale to są inicjały moje, nie? Pozdrawiam. No i myślę, że do świąt jeszcze się zobaczymy, ale jeśli się nie zobaczymy albo nie będziecie oglądać moich filmików, no to wszystkim wesołych świąt, a w szczególności tym, którzy się przyczyniają do rozwoju tego kanału. Także pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w nowym roku.